Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Dawidzie. Odpowiadam na pana pytanie. Czy serdeczny przyjaciel pana Dawida, Andrzej Suwałk, będzie żył w zdrowiu, w formie fizycznej i w dostatku w roku 2022? Pyta pan Dawid. Czy serdeczny przyjaciel pana Dawida, pan Andrzej Suwałk, będzie żył w zdrowiu, w formie fizycznej i w dostatku w roku 2022? Czy tak będzie? O, oczywiście, jak najbardziej. Piękna karta jest finalnie tutaj, karta Rada, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów mówi o dostatku, o dobrobycie, o dojrzałości emocjonalnej, o tym, że niczego nam nie brakuje, że jesteśmy spełnieni na każdym polu tak naprawdę, ale również o dużych korzyściach materialnych. Także zdrowie, forma fizyczna, dostatek, jak najbardziej, jak najbardziej. Według kart, no piękna karta. Natomiast po kolei, co jest na tak? Karta Koła Fortuny. Koło Fortuny mówi o tym, że będą miały miejsce sytuacje w roku 2022, które po prostu pochodzą z losu, z przeznaczenia. My nie wiemy, jakie są te sytuacje, no jakby nie mamy prawa wiedzieć, ale one będą miały wpływ na dalsze tutaj losy pana Andrzeja, na dalsze decyzje, wybory itd., itd. Także te sytuacje będą jakby determinowały przyszłość, ale no, to jest w pozytywie, czyli te sytuacje będą dobre, będą korzystne według kart dla pana Andrzeja, także po prostu trzeba poddać się biegowi zdarzeń, a bieg zdarzeń będzie pozytywny według kart, będzie po prostu sprzyjający. Co jest na niej karta siły? Tylko, tutaj to też można bardzo szeroko interpretować, ale istotne jest to, żeby po pierwsze, pan Andrzej absolutnie, ale to absolutnie nie zwątpił w siebie i nie ujarzmiał też swoich emocji, swojego prawdziwego ja, bo to jest bardzo ważne, bo karta siły w pozytywie mówi o tym, że mam w sobie siły, żeby ujarzmić wszelkie negatywy, złe doświadczenia, że stawiamy czoła wyzwaniom, a to jest w negatywie. Czyli tej siły, po pierwsze, może z jakiegoś powodu panu Andrzejowi zabraknąć, tak? Może z jakiegoś powodu po prostu, no, brakować po tej siły. Być może brak wiary w siebie, być może jakieś negatywne doświadczenia, ale to trzeba pokonać, bo to jest bzdura. Ale również, żeby pan Andrzej nie ujarzmiał swojego temperamentu. Absolutnie. Żeby nie ujarzmiał w ten sposób, tak? Na przykład, jeżeli chce wyrazić się poprzez, nie wiem, śpiew, czy, nie wiem, balet, cokolwiek, tak? Co może dla innych by było takie zaskakujące, to niech to robi, bo to mu przyniesie szczęście. Po prostu wyrażanie siebie. Także, żeby nigdy ani nie złączył siebie, ani żeby nie wstydził się pokazać prawdziwego ja. Żeby nie ujarzmiał bez sensu swoich takich pragnień, prawdziwych emocji, tak? Ale również według kart, żeby nie powielał żadnych starych schematów. Żeby po prostu nie powielał, jeżeli były jakieś doświadczenia, no a każdy ma jakieś złe doświadczenia. Jeżeli będą na przykład podobne sytuacje, analogiczne, to żeby nie popełniać starych błędów, żeby iść nową drogą. Starych schematów nie powielać, bo to nie będzie korzystne. Poddać się losowi, bo czeka nowe i nie dać się w ogóle przeszłości. No i karta Rada, jak mówiłam, dziewiątka denarów, czyli dostatek, dobrobyt, dojrzałość emocjonalna, jaka będzie uzyskana, piękna, naprawdę. I tutaj nie będzie panu Andrzejowi według kart niczego brakowało. Niczego. Tutaj wszystko jest. Korzyści materialne, zdrowie, dostatek, wszystko to, co jakby, czego człowiek potrzebuje, tak? Miłość. Także no, według kart super. Czy będzie żył
Pan Andrzej Suwałk w zdrowiu, w formie fizycznej i w dostatku w roku 2022 według kart zdecydowanie. Tylko tutaj należy kierować się tymi wskazówkami, a naprawdę to cudowna karta. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze panu Dawidowi, panu Andrzejowi. Dziękuję bardzo za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.